Cześć, nazywam się Daniel Radziecki i mam do Ciebie jedno pytanie. Czy jesteś klepaczem kodu, czy może jesteś mistrzem świata IT, jakimś wymiataczem świata IT? Dlaczego pytam? Bo nie wiem, czy zaobserwowałeś, ale oprogramowanie, które jest dostarczane, jest coraz gorszej jakości. Nie wiem, kupujemy jakieś urządzenia elektroniczne, na przykład odkurzacz automatyczny, albo nie wiem, system RTV jakiejś wysokiej jakości i oprogramowanie, które jest dołączone do tych urządzeń, jest po prostu kiepskie. Ono albo nie działa w ogóle, albo ma bardzo dużo błędów, co chwilę coś wylatuje, co chwilę coś nie działa. No kurczę, biorąc pod uwagę, że to jest integralna część całego tego rozwiązania i ona jest potrzebna, a jednocześnie jest potraktowana przez producentów bardzo po macoszemu, to kiepsko. Tylko teraz pytanie, czy ona jest przez producentów potraktowana po macoszemu, czy tak niskiej jakości oprogramowanie tworzą informatycy, programiści u tych producentów. I pytanie, dlaczego tak jest? I właśnie stąd pojawiło się to moje pytanie, czy jesteś zwykłym klepaczem kodu, który ma wszystko gdzieś i po prostu dostaje jakieś zadanie do zrobienia i klepie ten kod i klepie, i niczym się nie przejmuje i po prostu dostaje kod, dostaje zadanie, klepie, odhacza, klepie, odhacza, klepie, odhacza, idzie do domu. Czy jesteś kimś, komu na tym wszystkim zależy i stara się zrozumieć, dlaczego pisze ten kod, stara się wymyślać, jak go napisać lepiej, jak go napisać szybciej, jak go napisać wydajniej. Stara się, żeby ten kawałek kodu, którym pracuje, żeby to było takie małe dzieło sztuki. I nie chodzi o to, żeby to było perfekcyjne, żeby zajmować się tym małym kawałkiem nie wiadomo jak długo. Chodzi o to, żeby ten mały kawałek kodu działał szybko, dobrze i w terminie. I wszyscy będą szczęśliwi. Tylko problem polega na tym, że w większości osób jest to zupełnie obojętne. Dostają zadanie, robią dobrze, czasem niedobrze, a tam wyjdzie w testach, zwrócą to sobie poprawię. I mnie to przeraża. Mnie to przeraża, bo na pewno zauważyłeś, może nie dotarło do Ciebie jeszcze tak całkiem, ale jest to taki dosyć objaw ogólny, że oprogramowanie jest wszędzie. Oprogramowanie dotyczy każdego. Wszyscy żyjemy tak naprawdę w takim matriksie. Twoje pieniądze, które przechowujesz, najprawdopodobniej przechowujesz w jakimś banku internetowym. Jeżeli masz badania, to wyniki tych badań są przechowywane na serwerach, albo w laboratorium, albo w jakiejś przychodni. Jeżeli system analizuje twoje zdjęcie tomograficzne, dane twojego tomografu i będzie błąd w tym systemie i system zaalarmuje lekarza, że występuje u ciebie jakaś nieuleczalna choroba, a lekarz bardziej zaufa systemowi niż własnej diagnozie, własnemu doświadczeniu i stwierdzi, rzeczywiście tak może być, a diagnoza była zła. Tak się będziesz czuł. Jeżeli masz super nowoczesny samochód, a może nawet nie super nowoczesny, po prostu nowoczesny samochód, w którym będzie błąd w oprogramowaniu i komputer zablokuje ci hamulce w najmniej odpowiednim momencie. Albo twoja łódź motorowa, którą wypłyniesz gdzieś daleko, daleko w morze, nagle okaże się, że nawigacja zwariowała i nie działa tak, jak powinna i wyprowadza cię jeszcze głębiej, zamiast pozwolić ci zawrócić do domu. To są wszystko błędy, które się zdarzają. To nie są jakieś moje wymysły, tylko to są wszystko błędy, które są, które bywają i to mnie przeraża. Przeraża mnie to, że jest tak wielu klepaczy kodu, a tak mało wymiataczy, ludzi, którym się chce iść dalej, chce wyjść ponad to zwykłe klepanie kodu, chce się zrozumieć, chce się porozmawiać z klientem, chce się porozmawiać z szefostwem, chce się zaproponować różne nowe rozwiązania. Przychodzą do nas ludzie do pracy i najchętniej by po prostu klepali ten kod. Oni chcą dostać zadanie do zrobienia, temat do rozwiązania, pod warunkiem, że się go bardzo dokładnie opisze, wyjaśni, to wtedy się mogą nim zająć. Ale znaleźć ludzi, którzy po prostu dostają zagadnienie do rozwiązania, problem do rozwiązania i to robią, ciężko. I dlatego strasznie zależy mi na tym, żeby było jak najmniej klepaczy kodu, a jak najwięcej wymiataczy. Bo chciałbym, żeby jakość tego oprogramowania, jakość naszego życia, żeby rosła. Bo od tej jakości oprogramowania niestety bardzo dużo zależy. I myślę, że się ze mną zgodzisz. To co? Myślę, że fajnie by byłoby się trochę porozwijać w tej materii i nie opierać się na przykład przez całe życie na jednym języku oprogramowania, tylko poznać kilka innych.
dowiedzieć się, jakie umiejętności miękkie są przydatne w życiu informatyka, programisty, co ci otacza dookoła. Nie zamknąć się tylko w swojej malutkiej banieczce, na zasadzie klepię kod, odhaczam zadania, idę do domu, klepię kod, odhaczam zadania, idę do domu, biorę wypłatę, idę ze znajomymi na wino, wracam do firmy, klepię kod, odhaczam zadanie, idę do domu. O, dostałem seniora, minęły 3 lata, fajnie, co to ja teraz będę robił? Aha, będę innych uczył, jak mają klepać kod, odhaczać zadanie, iść do domu, klepać kod, odhaczać zadanie, iść do domu. O, kumpel z biurka obok wstał, wyszedł, już nie wrócił. Bo wiesz, on nie tylko klepał kod, odhaczał zadania i szedł do domu, on zajmował się też innymi rzeczami. Ktoś to zobaczył i zaproponował mu wyższe stanowisko. Fajnie dla niego, fajnie dla nas, bo mu zależy. I ja bym chciał, żeby tobie też zależało. Żebyś zrozumiał, będziesz zrozumiała, że to wszystko jest dla ciebie. Że nie warto ograniczać się tylko do klepania kodu bezrozumnego, że warto pomyśleć o tym wszystkim, że warto się zastanowić, co się robi, jak się robi, jak to polepszyć, że warto się rozwijać. Bo gwarantuję ci, że po 5-10 latach takiego bezmyślnego klepania kodu po prostu się wypalisz. Nie będziesz miał ochoty, tudzież nie będziesz miała ochoty tego kontynuować, znudzisz się i będziesz się zastanawiał, tudzież zastanawiała, co z tym wszystkim zrobić. I pojawiają się dramaty, pojawiają się depresje, pojawia się niechęć w schodzeniu do pracy, bo jest okropnie, jest niedobrze i w ogóle to wszystko jest do dupy. No jest do dupy. No jeżeli nie zmienisz tylko nastawienia i będziesz tylko klepał kod, no to będzie do dupy. I gwarantuję. Naprawdę, to jestem tylko pewien, że to po prostu będzie do dupy. Bo trzeba się rozwijać. Trzeba myśleć o przyszłości, trzeba myśleć o tym, co będzie za 5, za 10, za 15, za 20 lat, a nie myśleć tylko o tym, żeby napisać ten kawałek kodu, wziąć tą wypłatę i ze znajomymi na piwo, tudzież na wino, wrócić i robić to od nowa. Szkoda życia na coś takiego, nie sądzisz? I tutaj ja się pojawiam, bo ja też się cały czas rozwijam. Rozwijam się od bardzo dawna. Zajmuję się programowaniem, informatyką ogólnie pojętym już ponad 30 lat. Myślę, że nawet kurczę trochę więcej. Zacząłem bardzo wcześnie. I ja po prostu wiem, że jak dużo nie wiem. Nie, to może kuriozalne, ale taka jest prawda, że im człowiek więcej się uczy, im człowiek więcej wchodzi w nowe technologie, tym więcej się orientuje, jak bardzo jeszcze dużo mu brakuje, jak wielu umiejętności jeszcze nie opanował, jak wiele ma przed sobą do nauczenia się. To jest fajne. Naprawdę, to jest rewelacyjne. Ja mam wyzwanie dla ciebie. Naucz się nowego języka programowania. Jakiegokolwiek. Ja promuję skalę. Ale to nie musi być skala. To może być cokolwiek, czego jeszcze nie znasz. Poświęć godzinę, 2 godziny dziennie, żeby poznać nowy język programowania. Nowe narzędzie, cokolwiek, coś nowego. Coś, co ci się spodoba i co pozwoli ci zrozumieć, że warto. Że warto się ruszyć, że warto pomyśleć, że warto się zastanowić nad tym, co się robi i pójść do przodu. Co? Ja tutaj jestem w razie czego. Bardzo chętnie ci pomogę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pomysły, to ja tu jestem i będę. Może nawet jutro, a może nie, jeszcze nie wiem, czy mi się będzie chciało jutro nagrywać kolejny odcinek. W każdym razie tu będę. I czekam na ciebie. I z wielką chęcią ci pomogę. Bo bardzo, bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby to otaczające nas oprogramowanie, a co za tym idzie, ten otaczający nas świat, szedł do przodu w dobrym kierunku. Nie, żebyśmy się cofali, nie, żeby to się wszystko sypało dookoła. Tylko, żebym ja mógł wziąć ten nieszczęsny telefon albo ten nieszczęsny komputer, kliknąć kilka klawiszy i uzyskać taki efekt, jakiego oczekuję. A nie error. A nie access violation. Czy inne nieszczęście. To co? To do zobaczenia. Pa, pa.